wieczór, kochani. To już najwyższy czas, aby poznać nasze szanowne jury Nurtu OFF i dowiedzieć się, o czym opowiadają młodzi twórcy, offowi twórcy w tym roku. Ale na początek przedstawcie się. Marcin Liber, reżyser teatralny. Ola Gronowska, jestem muzykiem i aktorką. Adam Karol Drozdowski, krytyk teatralny. Kurator muzyczny. Nurty OFF są pewnego rodzaju, przynajmniej ja to tak odczytuję, emanacją pewnych nastrojów, które drzemią w młodych ludziach, w młodych artystach, o których chcą opowiedzieć. Jak to wygląda w tym roku? Jest taki ewidentnie wątek dotyczący zdrowia, kondycji, zdrowych relacji, relacji międzyludzkich. Jak jest z muzyką, a może inaczej, jak jest z muzycznością tych spektakli? Bo nie zawsze, przynajmniej ostatnie lata pokazują, że nie zawsze Nurt OFF musi być spektaklem muzycznym. To prawda, bo wiadomo, że z jednej strony PPA to jest wokal, to jest piosenka aktorska, no ale muzyka, no to jest cała audiosfera, tak? I te audiosfery w tych spektaklach są bardzo różnie potraktowane. Wydaje mi się, że takie odejście od takiego myślenia spektaklem stricte muzycznym, tak jakby nam się wydawało, jak powiem, zresztą jesteśmy w Kapitolu, więc w takich kategoriach myśli sobie o spektaklu muzycznym. Może mówić śmiało o szerokim wachlarzu audiosfer. Jezus, ty byłeś czarny baranie, we młynie, mościły panie, we młynie, mościły. Daliście sobie w ogóle na pytanie, kogo poszukujecie? A, jakie trudne pytanie. Nie. Myślę, że trudno w ogóle, mówiąc o OFF-ie, zadawać sobie takie pytanie, bo nie ma czegoś takiego jak jeden konkretny kierunek. To jest wielka różnorodność i wielka wolność przede wszystkim, w związku z czym, o ile zgadzam się z tym, co mówił Marcin, bo to jest rewolucja, która w ogóle się dzieje, to skupienie na właśnie jakimś takim dobrostanie, nawet niekoniecznie w wypowiedziach twórczych, ale po prostu w byciu ludzi ze sobą w OFF-ie. Jest pełna różnorodność w tym, co widzieliśmy do tej pory, więc trudno byłoby sobie dawać założenie z góry i potem trzymać się tego ściśle. Nacięte, dogięte. To są ludzie odważni, czy może jednak zachowawczy? Jak to wygląda? Mogę powiedzieć za siebie, to już nie jest punk, ale to na pewno jest odwaga. Tak, no czym jest jakby odwaga, nie? A czy odwagą jest zrobienie czegoś bardzo głośno, bardzo dużego i bardzo do przodu, czy odwagą jest też wyjście i zmierzenie się z czymś bardzo intymnym? A my doświadczamy, oglądając tych spektakli, i jednego, i drugiego. Ten OFF i te przedstawienia, które widzieliśmy do tej pory, nie zajmują się pierdołami. I może w ten sposób, no, tak bym definiował po prostu odwagę z reguły młodych ludzi, że mają jakieś istotne i ważniejsze cele, które im przyświtują i że ten teatr robią po coś i z takiego przekonania, że chociaż może jest szansa, żeby odrobinę zmienić ten świat. I bardzo lubię tą ideę, która no, mi też towarzyszyła, jak byłem młodym, dobrze zapowiadającym się twórcom offowym.
Na pewno chcę wszystkim już teraz podziękować, że to ma sens, że to, co robią, ma sens i chcę ich wszystkich wspierać w swoich działaniach i w różnych tych kierunkach, bo one są odrębne, ale no, chłopaki, dziewczyny, osoby, działajcie. Spocony, ale kasa nowa, głowa do góry i nie widać bola, choć mokra koszula odkryłaby bola. Szanowni Państwo, nie wiem jak Wy, ale ja jakoś, nie wiem, jestem bardzo ujęty Waszymi wypowiedziami. Jakieś ciepło niezwykłe czuję i czułość. Myślę, że to jest to miłoszowskie słowo, czułość. Bardzo Wam dziękuję, dobranoc, a wyniki konkursu Nurtu Off poznamy już niebawem.